się w nim przejrzeć i zobaczyć siebie oczami cudzoziemki. Dwoje filmowców, Francuzka i Niemiec polskiego pochodzenia, przyjeżdżają do Polski, by tu odnaleźć nowe wartości i nowe miejsce do życia. Polska zwolna stała się moim wewnętrznym krajobrazem ojczystym. Nie tylko dlatego, że znalazłam tutaj kulturę europejską, bliższą sercu, nie tak przerafinowaną jak kultura w Paryżu czy w Berlinie. Znalazłam otwartych ludzi, ciekawych tego, co czuję i myślę. Ciekawych kultury i kraju, z którego pochodzę. Polska w poszukiwaniu utraconego raju. Dziś o 20:55. Wczoraj wręczono nagrody Teletygodnia i Telewizji Polskiej dla najpopularniejszych aktorów teatru telewizji. Te główne wyróżnienia, telemaski, otrzymali Krystyna Janda i Artur Żmijewski. Relacje z tej uroczystości zobaczymy dzisiaj o 22:35, a zaraz potem film z udziałem Artura Żmijewskiego, Daleko od siebie, film z 1995 roku w reżyserii Feliksa Falka. Marcin Borowski niespodziewanie dowiaduje się, że ma syna. Mamo, dlaczego on czekał tak długo, aby nas zaprosić? Powinien panu pomóc. Odwrócić uwagę od tego, co przeżył. Czemu sobie wyobraża, że co? Że będziemy się zajmować każdym, dajmy na to, cyganem? Co teraz będzie ze mną? Musi nauczyć się kochać i rozumieć tego małego człowieka. Michał uciekł. Co? Zniknął. No i co teraz? Artur Żmijewski i Małgorzata Foremniak w filmie Feliksa Falka Daleko od siebie. Dziś o 22:50. Kiedy powrót do domu... A jak tam w tej Kanadzie opowiadacie? Fajnie. ...okazuje się kolejnym niewypałem. W jakim zawodzie chciałbym pracować? No w każdym. Kiedy proste sprawy komplikują życie. Z czego będziemy żyć? To jest mój problem. Nasz. Przecież ty nic nie masz, no ty do niczego nie dojdziesz, jak tak dalej pójdzie. W Kocham Kino... Debiuty 2002 i kilkakrotnie nagradzany filmowy debiut Iwony Siekierzyńskiej. A co to ma być, film o frajerze? Moje pieczone kurczaki. Jutro o 22:35. A teraz zapraszam Państwa na koncert z okazji Święta Niepodległości. Koncert nosi tytuł Wojna nigdy nie jest daleko. To tytuł wiersza Wojciecha Młynarskiego. Wystąpią znakomici artyści polskich scen. Ten koncert przedstawiamy w dwóch częściach. Za chwilę pierwsza, a o 20:00 Wojsko na wesoło. Druga część nosi tytuł Zielono mi, a teraz już Wojna nigdy nie jest daleko. Nasz dom, Europa. Pytania o Unię. Bezpłatna infolinia europejska. Czym mogę pomóc? Już w 2004 roku udział składek państw członkowskich w budżecie Unii wzrośnie z 43 do 74%. Wówczas spadnie udział wpływów z podatku VAT do 13%, z ceł na towary importowane do 11%, z ceł na produkty rolne i z opłat dokonywanych przez producentów cukru do 1,5% oraz z innych źródeł do 0,5%. Ponieważ wpłaty każdego państwa są proporcjonalne do jego zamożności, bogatsze kraje będą wpłacały więcej do budżetu Unii, a biedniejsze mniej. Dla Polski będzie to bardzo korzystne. Czy wiesz, że w trakcie prania twarda woda powoduje osadzanie się kamienia na metalowych częściach pralki? I to niezależnie od temperatury prania. Kalgon zmiękcza wodę. Chroń pralkę używając Kalgon. Najdłuższe życie każdej pralki to Kalgon. Tyle potrzebujesz na dojazd do pracy. Tyle spędzasz na rozmowach z dostawcą. Tyle masz na podjęcie ważnej decyzji. W Idei Meritum z taką dokładnością liczymy czas Twoich połączeń. Co do sekundy. Idea Meritum stworzona dla ludzi biznesu. Tyle trwa Twój ulubiony serial. Tak długo myjesz zęby. Tak długo mówisz. Dobranoc, kochanie. A z taką dokładnością liczymy czas Twoich połączeń. W Idei Optimie liczymy co do sekundy. Idea Optima. Dostrajamy się do Twoich potrzeb. Co sekundę. Ha, 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 ha.
Wojna nigdy nie jest daleko to była pierwsza część koncertu galowego z okazji Święta Niepodległości. Druga część ma charakter lekki, dowcipny, pełna humoru, na wesoło, wojsko na wesoło, zielono mi. Tę część właśnie koncertu zobaczymy dzisiaj w Dwójce o 8 wieczorem. Jeszcze dziś wieczorem w Dwójce. Druga część gali żołnierskiej. Zielono mi o 19.55. Gwiazdy polskiej sceny i największe żołnierskie przeboje. Także dziś o 20.55 francuski dokument Polska w poszukiwaniu utraconego raju. A po panoramie film z Arturem Żmijewskim i Małgorzatą Foremniak. Daleko od siebie o 22.50. Poniedziałkowy wieczór z Dwójką. Gwarancja dobrego nastroju. Kłopotów mam wciąż dzwonią z pracy. Mądrzy tacy, każdy inny lek rodzinny ma na myśli. Lecz wielkiego nic kolego nie wymyślisz, gdyż polopiryna S skuteczna szybka jest. Bez wątpliwości wapniem w całości ciało wzmacnia. Polopiryna S przeziębień głosi kres. Łatwo się łyka, gorączka znika i humor wraca też. Polopiryna S przeziębienia kres. Ona mówi, że chce ogórki kiszone, czekoladę i śledzika. Mówi też, żeby nie wydać za dużo pieniędzy. No, i co teraz? Leci do Biedronki! Biedronka to rozwiązanie. Bardzo dobre i naprawdę tanie. Kilogram pomidorów tylko 2,99. Miks masła i margaryny Vitalmix 400 gramów już za złoty 99. Wafel w czekoladzie Stella tylko 45 groszy. Codziennie niskie ceny. Drodzy Państwo, w życiu należy stosować najlepsze i sprawdzone środki. Dlatego do pielęgnacji moich mebli używam Sidoluxu M. Sidolux M. Najlepszy do pielęgnacji mebli. Masz świetną czarną koszulę. To coś nowego? Nie, wyprane w Perwolu Black Magic. Tylko on ma specjalną formułę Black Fix. Formuła Black Fix zatrzymuje czarne i ciemne barwniki na włóknach, więc ubrania wyglądają jak nowe. Nawet po wielu praniach. Przepraszam. Perwol Black Magic. Twoje czarne i ciemne ubrania zawsze jak nowe. Tyle trwa twój ulubiony serial. Tak długo myjesz zęby. Tak długo mówisz. Dobranoc, kochanie. A z taką dokładnością liczymy czas twoich połączeń. W Idei Optimie liczymy co do sekundy. Idea Optima. Dostrajamy się do twoich potrzeb. Co sekundę.